Dzisiaj lustrujemy sobie pszenicę ozimą. Powiedz, w jakiej fazie znajdują się rośliny i te najbliższe rekomendacje ze strony nawozów do listu. Generalnie widzimy, że tutaj mamy w pełni wykształcony liść flagowy. Powinniśmy się skupić teraz na utrzymaniu głównie liścia flagowego, podflagowego, czyli tych organów, które będą nam napędzały po prostu kłos i ziarniaki w nim zawarte. Powinniśmy skupić się na produktach organicznych, takich jak Aminotech Plus czy BioEffect, które są w stanie przeciwdziałać stresom występującym na skutek niskich temperatur, wysokiego nasłonecznienia czy niskiej wilgotności powietrza, bo to z tym mamy tutaj na tym polu teraz aktualnie do czynienia. Tak? Powinniśmy się skupić również na dalszej ochronie fungicydowej, aby ograniczyć rozwój chorób, które porażają liść flagowy, podflagowy i które są w stanie infekować dalej kłos. Musimy tą ochronę dalej prowadzić. Jest to też idealny moment na dostarczenie najważniejszych mikroelementów, które będą wpływały na ilość, jakość ziarna zbieranego. Są to mikroelementy takie jak mangan, cynk, miedź i w ostatnim czasie również modne staje się nawożenie borem, które ma poprawić m.in. kwitnienie pszenicy.